Cześć wam, dzisiaj jest Wizualnie i witamy w Nakatomi Plaza. Jaki jest najbardziej noworoczny film, świąteczno-noworoczny film, jaki może być? Oprócz Kevina, dyskusyjnie, nie, Kevin bardziej na święta, to na Nowy Rok najbardziej szklana pułapka i to jest jedna z kilku gier, które wyszły w klimacie, w świecie, można tak to nazwać? To jest szklana pułapka i to jest pierwsza szklana pułapka Nakatomi Plaza, nie pierwsza gra, która wyszła, bo pierwsze gry, które wyszły, to oryginalnie wychodziły na starym Nintendo, nawet nie na Super Nintendo. Myślałem, czy by z tego nie nagrywać, ale uznałem w końcu, że no, ostatnio był Kevin z Nintendo, to nie będę przesadzał. Jeżeli o ten produkt chodzi i dorwiecie gdzieś go w swoje łapki, to współczucia, bo mi zajęło 2 dni zmuszenie tego bydla, żeby działało. Chodzi o to, że ta gra, kliknijmy sobie New, zobaczycie kilka od razu problemów, jakie na nowym kompie są z tym czymś. Przede wszystkim trzeba było w plikach urąbać wszystkie filmiki, które startują, te nie na silniku gry, te na silniku gry zaraz zobaczycie, a te nie na silniku gry trzeba było skasować, bo wywalały tam problemy, a problemy, wow, tam jest 39 pięter, sporo. Filmiki na silniku gry wyglądają tak. Czyżby się naprawiły? Bo zastosowałem świeżego fixa i chyba się naprawiły, jej! Wow! Brawo Wizu, udało się jednak na ostatniej prostej, odpuściłem to sobie, a się naprawiło z ostatnim fixem. Łezka wokół się kręci. Ladies and gentlemen, I congratulate each and every one of you for making this one of the greatest years in the history of the Nakatomi Corporation. On behalf of our president, Mr. Ozu, and the board of directors, we thank all of you and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. All right, man. So your lady sees you, you run into each other's arms, the music comes up, and you live happily ever after, right? I could live with that. So if this don't work out, man, you got a place to stay? I'll find a place. All right, I tell you what. I'm gonna pull into the parking garage and wait. If you score, you hit me up on my car phone, and then I'll take your bags to the desk. You strike out, I'll get you to a hotel. You're all right, Argyle. Just remember that when you sign for the tip. Troszkę inne teksty. Ale działają filmiki! Chodzi o to, że ta gra ma problem z nowymi komputerami, bo ja tutaj miałem około 2 do 20 tysięcy klatek animacji na sekundę. Przede wszystkim problemem było to, że myszka, kursor nie działał poprawnie, więc trzeba było używać komery za pomocą strzałek. Za pomocą wsadu poruszamy postacią, za pomocą wsadu Ale gdzieś wyczytałem, że capping na twardo ograniczenie ilości klatek do max 60 naprawia te błędy, więc znajdowałem różne programy, które robiły to samo. Było lepiej, aczkolwiek te błędy się nie naprawiały i ostatnim rzutem na taśmę było, a dobra, zmienię, bo używałem Bandicama i wymuszałem 60 klatek podczas nagrywania, było lepiej, ale nie idealnie. Nvidia Inspector używałem i teraz, o kurczę, jakby ktoś chciał, to mogę w opisie w komentarzu walnąć, jak się ten program nazywa. Zmieniłem go, tak stwierdziłem, a dobra, zainstalowałem i miałem grę zapauzowaną i o, płynnie działa. I wyłączyłem, teraz daję nowy i nawet filmiki naprawiło. Wow! Ale dobra, zobaczmy, czym jest ta gra, bo ja w sumie nie wiem. Mogę tu zagadać? Hey, good evening. I'm here to see Holly McLean. Just type it in there. Okej, okay, pamiętam to z filmu. O, teraz zadziałało. I don't see Holly. She must have used her maiden name, Gennaro. Gennaro jest. 30th floor. Well, that's the party. They're the only ones left in the building. Why don't you take the express elevator? Get off when you hear the noise. Thanks. Okay. Obejrzyjmy choinkę! Jest choinka! Szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego, byłem święcie przekonany, że będziemy widzieli Johna McClane'a zza pleców. Na pewno jest taka gierka, bo pamiętam jak dziś screenshoty w CD Action, że jest ten i o ile dobrze pamiętam, zjechali strasznie. To może być nawet ta gra, może się zaraz okazać, że będziemy widzieli zza pleców. Jest jeden z tych gości. O, cisza. Ej, to się nawet aż tak makabrycznie jakoś nie zestarzało. Szczerze powiedziawszy, pomijając modele i animacje, bo to inna technologia była, gdyby tutaj zarzucić trochę shaderów, to nawet by nie raziło po oczach. Jestem zdumiony. Z tym, że nie wiem, gdzie mam iść. Lol. Czy ja mogę na przykład tutaj? It's locked. Któraś nie jest locked? It's locked. Okej. It's locked.
On w ogóle nie brzmi jak John McClane, ale okej. O, ta. No okej. I potrzebujemy 30 piętro. How do you do? Hi, I'm looking for Holly Gennaro. Ah, you must be John McClane. I'm Joe Takagi. How is your ride in? Good. Thanks for sending the car. Seemed the least we could do. So where can I find Holly? Holly went to the vault to fax some documents, but she'll be back momentarily. Her office is just back here. Come with me. Okej. Okay. Prowadź. Prowadź, koleś. A, myślałem, że będę musiał za nim iść. O, wciął animację. Ellis? Ellis, I want you to meet John McClane, Holly's husband. He's a policeman. Ellis is in charge of international development. Heard a heck of a lot about you. Can I get you anything? Food? Cake? Some water? Te włosy! I'll pass, thanks. John! I was hoping you made that flight. Hi, honey. Is there a place I can wash up? Sure. Ej, jest praktycznie wycięta scena za sceną z filmu! Ja nie ogarniam tej gry! Jestem zdumiony, myślałem, że to będzie shooter, po prostu wrzucą nas, będzie jedna animacja i masz gana, biegaj, strzelaj! Motywy muzyczne z filmu, kopiuj w klej, jest ekstra! Będzie Gruber zaraz? Pokażcie Grubera. Chcę zobaczyć, jak Gruber wygląda. Popcorn, to był popcorn. A nie pamiętałem, żeby John McClane był leworęczny, szczerze powiedziawszy. Czy ja mogę zrobić Duke Nukem tutaj? Nie mogę zrobić tutaj Duke Nukem. Fajne. O, załatwili mnie. Dobra. Czyli tu trzeba jakiś Game over od razu. What the hell was that? Did I just hear something? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, due to the Nakatomi Corporation's legacy of greed around the globe, it is about to be taught a lesson in the real use of power. You will be witnesses. Now, where is Mr. Takagi, the man who used to be in charge here? Born Kyoto, 1937. Family emigrated to San Pedro, California, 1939. Interned Mansanar, 1942-43. Scholarship student, University of California, 1955. Law degree, Stanford, 1962. MBA, Harvard, 1970. President, Nakatomi Trading. Vice Chairman, Nakatomi Investment Group. Enough! And father of five. I am Takagi. It's a pleasure to meet you. Pokażcie Snape'a! Pokażcie Snape'a! I don't have the code. You broke in here to access our computer? Any information you get, when they wake up in Tokyo in the morning, they'll change it. You won't be able to blackmail our executives, threaten our pro... Sit down, Mr. Takagi. I'm really not interested in your computer. But I need the code key
Because I am interested in the $640 million in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault. And the computer controls the vault. You want money? What kind of terrorists are you? Who said we were terrorists? I assume you realize that the bonds represent at most 10 days operating capital for your parent organization, making this nothing more than a temporary setback. Now, the code, please. It's useless to you. There are 7 safeguards on our vault, and the code key is only one of them. You'll never get it open. Then there's no reason not to tell it to us. That's a very nice suit, Mr. Takagi. It would be a shame to ruin it. I'm going to count to 3. There will not be a 4. Give me the code. 1. 2. 3. I don't know it, I'm telling you. Get on a jet to Tokyo and ask the chairman. You're just going to have to kill me. Okay. Te ujęcia są genialne. Oni to naprawdę świetnie zrealizowali. Jestem pod wrażeniem i to dużym wrażeniem, biorąc pod uwagę, że przed chwilą totalnie nie kumiłem, że muszę się chować i... wdałem się w strzelawkę. O! Myśl! Trzeba było buty ubrać, a nie, kurde, na boso! O, tu się da wychylać! Ej, wydaje mi się, że... No. Come on, baby, come on, baby, come to papa. I'll kiss your fucking Dalmatian. The heck? What the? Gdzie? O nie! Nie! Dawaj to. Skubany. To ty come out, a nie ja come out. Okej, bierzemy to. Tu jest coś cięższego do wzięcia. A, młoty, myślałem, że ten. Że będzie jakiś ciężki karabin czy coś, wiecie. Minigun. Nie ma tak lekko na początku gry, ale tak to z oddali wyglądało, jakby to był, wiecie, bęben i długa lufa, taka. Ale to nie to. Wydaje mi się, że teraz jakby zrobili taką gierkę, skradanko ten, to miałaby mega branie. Czy ja mogę tego trupa na przykład gdzieś przeciągnąć, żeby go trudniej było znaleźć? Wydaje mi się, że on robi te numery, że na krzesełku kogoś tam posadził i ten... Bo to nie jest taka zwykła... Zapomniałem, że tu się da wychylać! Zapomniałem o tym, trzeba było z tego korzystać przed chwilą bardzo. O, okulary możemy? Przydadzą się nam. Nie ma tu nikogo. A czy tu się da coś ten? O, to jest ta ściana tutaj. Skradajcie się. Check this out.
O, okej, to było zadziwiająco proste. Spodziewałem się, nie wiadomo. O, trupy znikają. Stracili teraz cały ten klimat, który mieli przed chwilą. Myślałem, że to nie będzie strzelanka. Myślałem, że to będzie bardziej skradanka, gdzie będziemy walczyli z brakiem amunicji, z pozycjonowaniem przeciwników, będziemy się skradali, wychylali i tak dalej. Wygląda na to, że jednak to jest troszkę bardziej piw-paw. Ten został, tamci zniknęli. Dlaczego tamci zniknęli? Tamci byli mniej ważni niż ten. Z tym da się coś zrobić, da się go jakoś podnieść. Mamy jakieś opcje, mamy odznakę, którą możemy pokazać. Okej. Okay. Dajcie mi gana. Że są pod habło holster na przykład, że możemy schować broń. Jak będzie na koniec fabularnie, tak jak było to spotkanie z Gruberem, że on schował broń. Widzisz? Nie strzelam i tak dalej. Trzeba będzie mu dać wtedy pistolet bez amunicji. Ej, to może być fajne, jak trzeba będzie tak w konkretny sposób rozgrywać. Tak jak ja się zaciąłem na samym początku, bo próbowałem ich rozpykać, a to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zwiać. Tak, wydaje mi się, że tu może być dużo innych takich motywów i zagrań. Zippo jest pod L, a radio jest pod X. Nie mam jeszcze radia. I nie mam zapalniczki jeszcze. No okej, okay, dobra, dajcie mi gana. Rozglądamy się. Oj, dana, nie mam dzisiaj gana. Strasznie dużo porozrzucanych rzeczy. Szpachelek, łopatek, miotełek. Okej. Okay. Fajnie by było, jakby na przykład przez niektóre te ściany dało się strzelać. I wiecie, jesteście na nasłuchu, słyszycie, że przeciwnik idzie z drugiej strony i... lata praktyki, wiecie, w którym miejscu strzelić, żeby go załatwić. Out of order. Tak właśnie myślałem, że mi się nie uda. Dobra, luknijmy jeszcze tam. Krótka przebieżka, ale nam ostrzelali serce i mózg, więc w ogóle nie wiem, czy to widzicie. Płucka mamy ok. Płucka to nam będzie to jak będziemy biegać, to się będzie migać na czerwono. A dlaczego jest... Dlaczego jest mózg i... Okej, okay. Od razu widać, że wybrałem najniższy poziom trudności, nie? Czego mogę w rękę? Nie mogę go w rękę. Nierealistyczne przeładowywanie, jak w każdej grze, ale od razu dali karabiny, dali hurtami, hurtem dali. To wygląda troszkę jak... Wygląda troszkę jak... Czy ja mogę... Ta broń. Jest to jakiś młot może, albo coś takiego? Powiedziałbym, że odpowiedzią na nasze będzie jakiś wielki młot, którym będziemy mogli... Tak. No daj. A, od razu lepiej. Nie. Podnieś, to było fajne. To było fajne, ale niepraktyczne jest. No niestety, dobra, wrócimy po ciebie, siekierka, jak będziesz nam jeszcze potrzebna. The fire has been called off, my friend. No one is coming to help you. You might as well come out and join the others. I promise I won't hurt you. No. Gdzie on jest? Widzę go. Nie mogę tędy przejść? Aha, dobra. Czyli tam jest moja jedyna opcja. Okej, ale to nie jest on. Gdzie jest jakiś kolejny? Terrorysta! Słyszę, że strzela, ale nie widzę skąd strzela. Tam jest. Okej, dobra, spoko. Możemy go i tutaj. Tu wyskoczy. A, się wystawiliśmy bez sensu.
Tu jest jeden skubany. No chodź tu. Przemieszczają się, jest więcej życia i działania w tej gierce niż się spodziewałem. To znaczy nie jedna gierka teraz, którą wydają, jest bardziej sztampowa. Klikacie i wasz bohater leci na auto. A, jeszcze próbowałem cofnąć, myślałem, że już jestem za, a jeszcze nie byłem za. Dobra, mamy te pudełka, spróbujmy się przemknąć tędy. Myślę, że tu był jeszcze jeden, ale nie, może mi się zdawało. Fajne miejsca tutaj mają, fajne kryjóweczki, ale no. Och, well. To był niezły run. Ja wam dziękuję dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Ej, nie mogę, po prostu była gierka i to nie jest zła gra, tylko wymaga troszkę innego podejścia niż się człowiek spodziewał. Jest śmiechowo i jest dobrze. Tak czy siak, życzę wam dobrego nowego roku, żeby wam się układało, żeby 2020 był lepszy niż 2019 i było mniej różnych dziwnych rzeczy, dzikich spraw, więc za to jest mięta z jabłuszkiem. Miętą z jabłuszkiem.